Rozdział pierwszy: marka. Marka to wizerunek, a nie logo. Czasy, kiedy konsumenci byli lojalni wobec konkretnej marki i wystarczyło umieścić odpowiednie logo na dowolnym produkcie, aby zaczął się sprzedawać, odchodzą w przeszłość. Konkurencja na rynku i tłok niemal w każdym segmencie sprawiły, że konsument ma dziś większy wybór. Aby zdobyć jego lojalność, potrzeba już czegoś więcej niż znaczka graficznego. Konieczne jest zbudowanie wizerunku marki. Ale zacznijmy od początku. Żeby lepiej zrozumieć, co to jest Marka, najłatwiej ją spersonifikować. Wyobraź sobie, że Marka to człowiek, którego można oceniać po wyglądzie. I dawniej ludzie tak właśnie robili. Marki miały status gwiazd, nie było ich wiele na rynku, więc ludzie zabiegali o jakikolwiek kontakt z nimi. Do przyciągnięcia kolejnych przyjaciół wystarczyło taką Markę odpowiednio ubrać. Ludzie od razu chcieli się pokazywać w jej towarzystwie. Marka nie odzywała się. Jej kontakt z przyjaciółmi był powierzchowny, ale w większości to wystarczało. Byli w pobliżu gwiazdy. Pamiętasz te czasy, prawda? Buty Nike były po prostu butami Nike. Nie niosły ze sobą żadnego komunikatu. No, poza tym, że były diabelnie drogie i niedostępne w naszych obuwniczych. Dziś jest inaczej. Na rynku zrobił się tłok, więc gwiazdy musiały się bardziej postarać o przyjaciół. Zaczęły mówić, przekazywać komunikaty. Mamy więc dziś marki buntowników marki elegantów i tak Jeśli opisując osobę wymienię kilka marek do których jest przywiązana, od razu będziesz w stanie utworzyć sobie jakiś obraz w głowie, charakterystykę tej osoby, prawda? Kim innym jest człowiek jeżdżący Harleyem, kim innym kierowca Hondy, a jeszcze kim innym osoba siedząca za kierownicą Jeepa. A oceniamy ich tylko po samochodzie. Czym zatem jest marka? Przy jej definiowaniu i potem budowaniu możemy posłużyć się definicjami zaproponowanymi przez Dawida Akera. Według niego marka to produkt lub usługa, organizacja, osoba.